Zachęcam cię do tego, żebyś w 2024 roku przeczytał Nowy Testament. To jest tylko tyle z całej Biblii, tylko tyle, rozumiesz? Większość stanowi Stary Testament. Nowy Testament ma dokładnie 260 rozdziałów. Rok ma 52 tygodnie. Wychodzi dokładnie 5 rozdziałów na tydzień. Wow, to oznacza, że w każdym tygodniu masz cały weekend, albo wolnego, albo na nadrobienie, dobrze jak wolisz. Już zrobiłem do tego świetną wykreślankę, która mieści się na jednej stronie A4, ma piękny obrazek, jest wersja męska, wersja żeńska, wersja bez obrazka i wersja bez obrazka pozioma. Gdyby ktoś chciał mieć maksymalną wielkość tych literek tutaj malutkich, bo wszystko się mieści, zobaczcie, wszystkie tygodnie na jednej stronie. Tutaj macie po lewej takie motywacyjne, inspirujące hasła, żebyście czytali Pismo Święte, Słowo Boże, żebyście się nie zniechęcili na koniec stycznia czy cokolwiek. Święty Hieronim powiedział, kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. Czyli jeśli w którymś tu momencie zwątpisz, to sobie możesz przypomnieć, że no chyba chcę znać Chrystusa, bez tego to słabo. A nie poznam Chrystusa bez poznania Słowa Bożego, więc muszę czytać Pismo Święte. Uwaga, z drugiego listu Tymoteusza. Każde pismo jest natchnione przez Boga i przydatne do nauczania i przekonywania, do poprawiania i do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Bogu oddany był doskonały, przygotowany do wszelkich dobrych uczynków. I uwaga, początek Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami. Żebyśmy pamiętali, że kiedy mamy relacje z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, kiedy je czytamy, to mamy tak naprawdę relacje z samym Chrystusem, który był, jest wcielonym Słowem Bożym. I dalej, Hebrajczyków 4:12. Przecież Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca. O tak, możesz sobie przypomnieć o każdej porze roku i dnia, że Słowo Boże to nie jest jakiś zbiór motywacyjnych haseł, to jest miecz obosieczny, to jest jakaś taka przedziwna moc i to słowo jest potężne, jest przenikliwe, rozdziela spojenie i rdzenie duszy i ducha, zdolne jest rozsądzać myśli, zamiary serca, dlatego chcemy poznawać słowo i chcemy dzierżyć to słowo jak ten miecz obosieczny. I tu jeszcze na koniec dwa takie cytaty z katechizmu Kościoła katolickiego, jednocześnie z konstytucji Dei Verbum, czyli konstytucji Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym. Uwaga! Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Źródłem życia duchowego. Piękne są te punkty, żadne słowo uważam nie jest tutaj zbędne. I następny. Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Także też bardzo motywujące cytaty skłaniające nas do czytania Pisma Świętego. No i tak to wygląda, co mamy tutaj w tej tabelce. Numer tygodnia, potem jest data poniedziałku, żeby w każdym momencie było można łatwo się kapnąć, gdzie dokładnie jesteśmy w ciągu roku, że tak powiem. I tutaj jest 5 rozdziałów na każdy tydzień, tak? Jak widzicie, te rozdziały w tej tabelce są ułożone dokładnie tak jak w Piśmie Świętym. Przeczytamy Nowy Testament od deski do deski, przynajmniej ja tak chcę zrobić. To oznacza, że Ewangelię będziemy przerabiać wszystkie 4 z rzędu najpierw i skończymy dopiero na końcu kwietnia, początku maja. Ale wiecie, to nie jest dla rozrywki. To takie małe wyzwanie. To jest do poznawania Słowa. I to jest ważne, że mamy 4 Ewangelie, to jest istotne, że one są, że cały Nowy Testament ma akurat taką, a nie inną chronologię czy ułożenie tych ksiąg, to jest istotne. I osoba Chrystusa jest absolutnie centralną dla całego naszego życia duchowego, dla całego Pisma Świętego, więc ja nie widzę w tym nic złego. Myślę, że bardzo dobrze jest przeczytać sobie Nowy Testament tak, jak jest nam przedstawiony, przekazany przez poprzednie pokolenia. Oczywiście zrobiłem to po to, żeby każdy mógł to sobie wydrukować, powiesić na ścianie, przykleić na drzwiach albo położyć gdzieś w widocznym miejscu, żeby ci to przypominało, że no jest kolejny dzień, więc może kolejny rozdział przeczytasz, to bardzo szybko idzie.
To jest takie mini postanowienie, mini nawyk. Jeden rozdział to jest tam około 3 minut, chociaż są krótsze i dłuższe rozdziały. Plik do wydruku, a raczej kilka plików znajdziesz w linku pod tym filmem. Jest to całkowicie darmowe, możesz tę wykreślankę pobrać nawet bez podawania swojego adresu mailowego, także wszystko naprawdę bez żadnych haczyków. No i jak powiedziałem, jest parę wersji do wyboru. To jest pionowa żeńska wersja. To jest pionowa męska z takim obrazkiem, ze sztucznej inteligencji oczywiście. To jest wersja elegancka, albo dla tych, którzy w ogóle nie mają kolorowego tuszu, bez obrazka. I tu jest jeszcze wersja pozioma, tak? Może ktoś tak lubi, a może ktoś nie chce mieć żadnych cytatów i żadnego obrazka i mieć literki jak największe. Teraz skąd wziął się ten pomysł? Cóż, niektórzy za mało czytają Biblii, albo robią to zbyt wolno. Tym też może się przydać takie postanowienie. Wyobraźcie sobie, w cały rok przeczytacie sobie na spokojnie Nowy Testament, 3 minuty dziennie i już. Więc takim osobom może się przydać to postanowienie. Natomiast ja stwierdziłem odnośnie samego siebie, że czytam Pismo Święte za szybko. Robiłem to w celu uzyskania takiej ogólnej orientacji w Biblii, bo czułem, że mi tego brakuje. I teraz po pierwsze już nie jest z tym tak źle u mnie, a po drugie mogę tą ogólną orientację zdobywać w inny sposób, na przykład słuchając Biblii audio, albo korzystając z fiszek, których już zrobiłem sporo, które pytają, a co jest w jakim rozdziale. Mówię o takich fiszkach w aplikacji AnkiDroid, która sama mnie przepytuje z tych fiszek pytań, które już praktycznie zapominam, więc to jest taka aplikacja do nauki. Więc ogólną orientację już mam dosyć dobrą, nie powinienem poświęcać na to tego czasu, że tak powiem, modlitewnego. Chociaż tu też nie do końca o modlitwie mówimy, to też musicie zdecydować, jak będziecie traktować to czytanie Biblii, Nowego Testamentu. Czy tak czytacie powoli, tak z medytacją, kontemplacją nad tym tekstem, czy może no, jesteście zabiegani, więc to po prostu czytacie, jakoś nie macie więcej czasu na jakąś porządną refleksję, a może to robicie bardziej naukowo, że właśnie czytacie jakiś komentarz jeszcze do tego rozdziału. Natomiast tak czy inaczej jest to taka zachęta, żeby głębiej wejść w ten tekst, nie? Żeby nad każdym rozdziałem, chociaż możesz go przeczytać tylko w 3 minuty, to ja jednak będę robił tak, że będę starał się więcej czasu poświęcić jednemu rozdziałowi. Czyli nie wiem, ile będę przeznaczał, pewnie za jakieś pół godziny, więc to 10 razy więcej niż zajmuje przeczytanie tego rozdziału, ale będę się starał przypomnieć sobie, z jakimi innymi fragmentami pisma ten fragment się łączy, nie? Na przykład w Biblii Jerozolimskiej tam z boku jest pełno odsyłaczy do innych fragmentów, bo Pismo Święte ciągle robi takie odniesienia do innych fragmentów, czy to wprost, czy nie wprost, i to jest bardzo ciekawe i można sporo z tego takich smaczków i perełek wyciągnąć. Druga sprawa to jest też przeglądanie jakichś komentarzy odnośnie fragmentów trudnych, fragmentów, które wymagają jakiegoś poznania kontekstu kulturowego, historycznego, także w to też bym chciał wejść, więc będę to traktował nie tylko duchowo, ale nadal trochę naukowo, ale właśnie zachęcam siebie samego i być może niektórych z was do tego, żeby właśnie zająć się jednym rozdziałem na dzień, ale tak na poważnie. Naprawdę się zastanowić, co mnie tu uderza, co mnie dotyka, co jest takim słowem dla mnie na dzisiejszy dzień z tego jednego rozdziału. To jeśli chodzi o taką płaszczyznę duchową, a jeśli chodzi o płaszczyznę taką, nie wiem, naukową, że chcesz poznać Nowy Testament, no to weź ten jeden rozdział i może go przeczytaj 3 razy, może 4. To naprawdę zupełnie inaczej się czyta już za trzecim, za czwartym razem. Może spróbuj zrobić takie własne streszczenie. Ktoś się mnie zapytał, po co ja robię streszczenia rozdziałów w Biblii dla samego siebie? Przecież już to ludzie zrobili, to po co? Bez sensu, po co robić to samo, co już ktoś zrobił? Ale to nie jest tak, że da się znaleźć jakąś drogę na skróty w uczeniu się czegokolwiek. Będziesz tak dobrze nauczony danego materiału, ile z nim spędziłeś czasu. Im więcej czasu spędzasz, tym lepiej ten materiał znasz. Jeśli weźmiesz gotowe tam streszczenia tych rozdziałów, czy czyjeś notatki i będziesz je czytał, to nie jest to samo jak wzięcie źródłowego tekstu samemu i pracowanie nad nim we własnej głowie. Kiedy robisz to samemu i przepracowujesz ten materiał, starasz się go streścić, to siłą rzeczy go rozumiesz, lepiej przyswajasz, tak to po prostu działa. Więc zachęcam do tego, żeby po prostu spędzać czas z jednym rozdziałem w ciągu jednego dnia. Myślę, że to jest świetny pomysł, także zapraszam. Natomiast wiecie,
jak to jest zawsze na początku nowego roku, ludzie robią postanowienia noworoczne i dosyć szybko się poddają. Często to się zdarza. Tutaj jedna zachęta jest ważna. Niech to twoje postanowienie będzie małe. Więc pozwól sobie na wykreślenie danego rozdziału, że już go przerobiłeś, czy przerobiłaś, kiedy po prostu przeczytałeś ten rozdział. Już poświęciłeś te 3 minuty, okej, mogę wykreślić ten rozdział i tyle. Nie zająłeś się nim? Trudno, może się nim zajmiesz za rok, kiedy może zrobisz to samo, może powtórzymy to nasze postanowienie. Nie szkodzi, ale twoim postanowieniem, zachęcam cię, niech będzie po prostu przeczytanie tego rozdziału. Nie? 3 minuty poświęć, przeczytaj i już. Masz wykonane swoje postanowienie, nie? Zwłaszcza jeśli jesteś zabiegany i tak dalej, i tak dalej. Bo niektórzy mogą też wpaść w taką pułapkę, że poczują się swobodnie. No i już w te pierwsze dni stycznia będą poświęcać 40 minut dziennie na studiowanie każdego rozdziału. I już w tym tygodniu, trzecim, stwierdzą, nie no, ja nie mam tyle czasu, żeby czytać Pismo Święte. A przecież nikt wam nie kazał siedzieć 40 minut każdego dnia. Możecie siedzieć 3 minuty i wtedy wyrobicie w sobie niesamowity nawyk i tą łatwość w otwieraniu po prostu Pisma Świętego na tym rozdziale, który macie przeznaczony na dany dzień. Tak sobie myślę, przydałoby się jakieś stworzenie małej społeczności, żebyśmy się nawzajem motywowali i trzymali. Nie będę zakładał żadnej grupy na Facebooku ani nic, żeby nie mieć kolejnego obowiązku, żeby to pilnować, co tam się dzieje i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, nie wiem na ile w tym wytrzymam, ile znajdę czasu, żeby rzeczywiście to robić, natomiast przynajmniej na początku na moim drugim kanale, który się nazywa Mikołaj Kapusta, może będę wstawiał takie swoje drobne refleksje, czy co znalazłem nowego w danym rozdziale z danego dnia, więc zapraszam, tam się możemy spotkać i przynajmniej rozpędzić tę maszynę i spotykać się. Nawet jeśli nie codziennie, to jakoś w miarę regularnie. Zapraszam. I już tak trochę kończąc, powiem jeszcze, że podobno badania mówią, że ludziom łatwiej jest wytrwać w postanowieniach, kiedy przygotują się psychicznie na trudności z nimi związane. Dlatego chcę powiedzieć tę ważną rzecz, że to nie jest lektura dla naszej rozrywki. Wiele razy zdarzy się, że po przeczytaniu kolejnego rozdziału nie będziesz jakoś niesamowicie rozbawiony czy zainspirowany. Wiele razy zdarzy się, że czegoś nie zrozumiesz. Tak będzie. Albo coś zrozumiesz, ale w ogóle cię to nie dotknie. Nie utożsamisz się z tym. Kiedy tak się stanie, w ogóle się tym nie przejmuj, tylko przypomnij sobie taki fragment z Ewangelii Jana, gdzie Jezus powiedział, że słowa, które nam powiedział, są duchem i życiem. Więc nawet jeśli czegoś nie zrozumiesz z danego rozdziału, to ten tekst, to nie jest sama treść. Tu jest jakiś duch, tu jest jakieś życie. Bardzo dobrze, że nasiąkasz tym tekstem. Nasiąkasz duchem Ewangelii, duchem Nowego Testamentu. Nawet jeśli nic nie zrozumiałeś z tego, co Jezus powiedział, samo to, że czytasz to, co Jezus powiedział, to już w twojej podświadomości buduje takie przekonanie, to jest istotne, co Jezus mówi. Nie kumam nic z tego, ale to jest ważne, że Jezus mówi i że ja go słucham, że staram się zrozumieć. On jest Bogiem, ja jestem stworzeniem, on jest nauczycielem, ja jestem uczniem. Utrwalamy w sobie samą tą dynamikę. I to już jest istotne. Także nie przejmuj się, jeśli nie jesteś rozbawiony, rozerwany tą lekturą, czy zainspirowany. Słowa, które Jezus nam powiedział, słowa, które będziemy w tym roku czytać każdego dnia, są duchem i życiem. Będziemy tryskać życiem, będziemy cieszyć się nowym duchem, nawet jeśli często nie będziemy rozumieć niczego z tej lektury. Także to miejmy na względzie. O tym pamiętajmy. No i przypominam, że oprócz tego czytania można jeszcze słuchać Biblii audio. Jest na przykład taka strona biblia-mp3.pl i tu jest taka Biblia nagrana przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku, a jest opublikowana za ich zgodą, więc jest to całkowicie legalnie. Można sobie za darmo ściągnąć. Z tym Starym Testamentem to tam nie wiem nawet, czy są wszystkie księgi, niektóre są w trochę słabszej jakości, natomiast Nowy Testament to jest po prostu rewelacja, profesjonalizm, bardzo serdecznie polecam. Czytają to chyba nawet tacy dobrzy aktorzy z tamtych lat, 80-tych, robią to świetnie. Drugą opcją jest na przykład słuchanie na jakimś Storytelu, czy coś, wersji Biblii Paulistów.
Też jest świetnie nagrana, przeczytana. Wszystkie księgi są osobno dostępne. Mówię Paulinka, czyli Biblia edycji świętego Pawła, tak? No i oczywiście możesz też słuchać takiej popularnej wersji Biblii audio. Biblia audio superprodukcja, jak już tak to się nazywa, superprodukcja. Ona jest ostatnio bardzo popularna. Mi za bardzo nie pasuje, bo jest w formie takiego bardziej słuchowiska niż audiobooka, więc to mi za bardzo nie odpowiada, ale wielu osobom odpowiada, więc jeśli o tym jeszcze nie słyszałeś albo zapomniałeś, warto sprawdzić. Może tobie akurat podejdzie. Więc kochani, zachęcam was, żeby zrobić sobie takie mini wyzwanie. Zapraszam was do tego. Ja chcę w 2024 roku poświęcić więcej czasu na każdy rozdział Nowego Testamentu osobno. I super, że mamy do tego taką wykreślankę, słuchajcie. Ha, ha! Co za jakość, co za wartość, którą wam daję za darmo. Zapraszam was. Będziemy razem sobie odkreślać, wykreślać, kolorować te kratki, co tam chcecie. I zobaczcie, nie no, super, jeszcze mamy takie piękne obrazki. Zobaczcie, jaka dziewczyna zaczytana w Słowie Bożym. Już tam tryska życie i Duch Boży dookoła. I to będziemy my w tym roku, 2024. Zapraszam was, kocham was. Z Bogiem, pa, pa! I dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, to jest możliwe dzięki wam. Z Bogiem! Całej Biblii, tylko tyle, rozumiesz?